Otchłań. Co się dzieje? Dobry piesek. Wystarczy na miesiąc. Burza ma potrwać tylko kilka dni. Po południu przyjadą moje siostrzenice. Oby tyle wystarczyło. To dobry pomysł? Nie mają wyboru. Zbliża się burza, a jutro Halloween. Może powinny się wstrzymać. Nie wszyscy są tak przesądni jak ty. Jedź. Do zobaczenia. Jasne. Spokojnie, piesku. Dobrze, Marudo. Jedziemy do domu. W rolach głównych złom. Nie bój się. To tylko błyskawice. Chodź tutaj. Przestań. Przestań. Charlie? Wszystko w porządku? Chodź do mnie. Wszystko w porządku.
Jesteście całe? Tak. Mówiłaś, że możesz prowadzić. Zwalasz winę na mnie? Proszę bardzo. Miałam koszmar. Chcesz o tym pogadać? Nie. Przejdziemy przez to. Miałyśmy umowę. Jaką? Gubię się w twoich zasadach. Koniec kłótni przy Emmie. Dość już przeszła. Wybacz, że nie skaczę z radości, opuszczając wszystko, co mi zostało. Nie ty jedna się poświęcasz. Miałaś nie palić przy Emmie. Mogłyśmy coś wykombinować, żeby zostać. Pieniądze się skończyły. Ubezpieczenie rodziców nie pokryło rachunków za leczenie Emmy. Jeśli chcemy być razem, dom cioci Cory to jedyne wyjście. Jedźmy, bo spóźnimy się na prom. To już niedaleko. Miał odpłynąć o 15:00. Musimy zawrócić. Nie chciałem was przestraszyć. Nie ma promu o 15:00? Nie sądziłem, że ktoś będzie chciał dostać się na wyspę. Nie chcemy. Chcemy? W nocy ma być burza. Kolejny prom może płynąć dopiero za parę dni. To niezbyt miłe miejsce, zwłaszcza w czasie burzy i o tej porze roku. Widzisz? To kiepski pomysł. Chcemy się tam dostać. Wasza wola. Będziecie miały towarzystwo. Emma? Emma? Wjeżdżajcie, jeśli chcecie się załapać. Zapłacicie później. Widział pan naszą siostrę? Myślałem, że jesteście same. Emma? Emma! Nie mogę czekać. Nadchodzi burza. Musimy ruszać. Emma!
Musimy wjechać na prom, albo utkniemy tutaj. A tego nie chcemy. Emma! 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 Wszystko w porządku. Widziałem ją. Szła w kierunku promu. Na waszym miejscu przeczekałbym burzę poza wyspą. Damy sobie radę. Nie byłbym taki pewien. Ostatnim razem, gdy burza nawiedziła wyspę w Halloween, zginęło wiele osób. Dobrze ci radzę. Czemu ty tam jedziesz? Mam swoje powody. Więc jest nas dwoje. Ostrzegałem. Znalazłam ją. Napędziłaś nam stracha. Dobrze się czujesz? Chodzi o ciocię Corę. Coś jej się stało. Rozmawiałyśmy z nią rano. Widziałam to we śnie. Co się dzieje? Przepraszam. Chciałam zobaczyć wyspę. Nic się nie stało. Ale musimy się pośpieszyć. Wciąż ma koszmary. Czas leczy rany. Widziała, jak nasi rodzice spłonęli we własnym aucie. Sama ledwo uszła z życiem. Zapomnij o tym. Thank you.
Gdzie się wszyscy podzieli? Ciocia nie odbiera. Strasznie dużo śpi. Przez leki. To na pewno pomoże jej pozbyć się koszmarów. Wiesz, dokąd jechać? Nie zaczynaj. Ktoś nas obserwuje. Jedźmy. Co pokazuje GPS? Nie ma zasięgu. Mówiłaś, że znasz drogę. Źle skręciłam. Myślałam, że to znów ten zielony wóz. To nigdy nie jest twoja wina. Dziewczyny, bak jest prawie pusty. Długo jedziemy na oparach? Co to? Nie wiem. Jedź. Powiedz, że to nie dzieje się naprawdę. Pójdziemy pieszo. Ciocia mieszka niedaleko. Zostaw to. Trzeba zabrać leki Emmy. Pośpiesz się. Idziemy. Kto żałuje, że nie zostałyśmy w mieście? Szybciej. Nic ci nie jest? To dom cioci? Boże. Zabierz ją do domu. Co? Do środka. Co chcesz zrobić? Nie idź tam. Widziałam to we śnie. Ciociu. O Boże. To jest tutaj.
Marley? Emma, stay in the... Zostań tam. Tu nie jest bezpiecznie. Gdzie Sara? Nie wiem. I don't know. Sarah? Sarah? Pomóż mi. Nie stój tak. Gdzie Emma? W piwnicy. Co tu się dzieje? Co się jej stało? Co z ciocią? Posłuchaj. Na zewnątrz jest coś, co zabiło ciocię Corę i ścigało tę kobietę. Rozumiesz? Musimy ukryć się w piwnicy. Pomóż mi! Co z nią? Niedobrze. 3 miesiące w szkole medycznej niewiele tu pomogą. Potrzebuje lekarza. Musicie się ukryć. Nadeszła śmierć. Nie przestanie zabijać do końca Halloween. Będzie dobrze. Nieprawda. Nie wierzyłam. Ale wy musicie. O czym ona mówi? Nie wiem. Bardzo cierpi. Mów, co spotkało ciocię Corę. Nie jestem pewna. Przestań traktować mnie jak dziecko. Nie wiem, co się jej stało. Zasługuję, żeby wiedzieć. Chcesz wiedzieć? Nie miała oczu, jakby ktoś je wydłubał. A jej wnętrzności były spalone. Co? Przepraszam. Powinnam powiedzieć ci o tym delikatniej. Emmie śniło się, że ciocie spotkało coś złego. Skąd wiedziała? Przypadek. Ma takie sny o nas wszystkich. Myśli, że śmierć kroczy za nią krok w krok. Że wszyscy wokół niej zginą. Nie pozwolę na to. Emma jeszcze śpi. I dobrze. Nie chcę, żeby zobaczyła ciocię Corę. Ta kobieta źle wygląda.
Jeśli nie zawieziemy jej do szpitala, umrze. Znalazłam wąż ogrodowy. Przelejemy benzynę z auta cioci Kory do naszego i pojedziemy do szpitala. Mówiła, że rzeź potrwa do końca Halloween. A jeśli osoba, która na nie napadła, czeka tam na nas? Jeśli tu zostaniemy, umrze. Daj to. Nie patrz. Miejmy to z głowy. Mogłam go posłuchać. Kogo? Tego dziwaka z promu. Twierdził, że gdy ostatni raz burza nawiedziła wyspę w Halloween, niemal wszyscy zginęli. Teraz mi to mówisz? Myślałam, że to świr. Może to jego sprawka. Nie chciałam cię bardziej martwić. Zawsze wiesz, co dla mnie najlepsze. Przestań. Rodzice nie żyją, a my też zginiemy. Przestań. Mary, nie dotykaj mnie. Czemu ktoś to zrobił? Zniknęło. Co? Auto zniknęło. Pójdziemy pieszo. Ona musi trafić do szpitala. Przyślemy tu kogoś. Co z Emą? Jest ranna. Mamy tu czekać, aż zjawi się ten psychol? Nie ma mowy. Stań na warcie, ja to zrobię. Nie mamy wyjścia. Jednak musisz mi pomóc.
Zostań tam. Wszystko w porządku? Obudziłam się, a was nie było. Wracaj do środka. Nie wiedziałam gdzie. Uciekaj. Kop. To nie dzieje się naprawdę. Wytrzymaj. Wydostaniemy się stąd. Do jutra wyspa jest odcięta. Znajdziemy pomoc w mieście. Widziałaś to coś? Kto nam niby pomoże? Nie wiem. Ale musisz wziąć się w garść. Rozumiesz? Sara ma rację. Wydostaniemy się stąd. Powinnam była wam powiedzieć. Co? Widziałam to. Jak my wszystkie. Widziałam to we śnie. Mogłam was ostrzec. Zginęła przeze mnie. Nieprawda. Cokolwiek się tu dzieje, to nie twoja wina. Co to było? Zostańcie w wozie. Coś zrobiło mu to wcześniej. Jedźmy stąd, bo skończymy jak on. Poszukajmy pomocy. Za bardzo się boję, żeby nam pomóc. Nie mamy dokąd uciec. Jedźmy do portu. Może znajdziemy łódź albo radio. Choć raz w życiu posłuchaj mnie. Chodźmy do auta. Emma? 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 She just wandered off. Znów dokądś poszła. Emma! If something happened. Usłyszałybyśmy, gdyby coś jej się stało. Oh my God. Boże. Myśli, że wszyscy wokół niej giną. Chce nas ochronić. Nie. Trzymajcie się ode mnie z daleka.
Emma? Emma? To nie twoja wina. Zamknij się. Nie żyją. Wszyscy. Emma, to ty. Musisz stąd wyjść. To nie twoja wina. Jesteś tu? Uciekaj stąd. Rusz się. Muszę znaleźć siostry. Nie. Przymknij się. To coś poszłoby sobie, gdyby nie wy. Omal nie zginęliśmy. Puść ją, Toby. Zrozumiała. Oby. Może uda ci się ją uspokoić. Sara? Co ci zrobili? Nie mieliśmy wyboru. Ten stwór usłyszałby jej wrzaski. Znalazłaś Emę? Nasza siostra jest na zewnątrz. Przykro mi, ale już jest trupem. Wam udało się przeżyć. Przez przypadek.
Inni uciekli, a my schowaliśmy się w chłodni. Słyszeliśmy ich. Ale wiedzieliśmy, że jeśli otworzymy, zginiemy. Co to za stwór? Spytaj internetowego reżysera. Zna wszystkie odpowiedzi. Czemu nic nie powiedziałeś? Chciałem was ostrzec, ale odjechałyście. Mówiłeś, że zginęli ludzie. Nie wspominałeś o czymś, ale sądziłem, że to prawda. Wziąłeś broń. Kręcę program internetowy. Nocuję w nawiedzonych miejscach. Wszystkie okazały się ściemą. Mam broń, bo nie wiem, na kogo mogę wpaść. Na świecie jest wielu świrów. Noszę ją dla ochrony. Parę tygodni temu spotkałem w barze pijanego staruszka. Opowiedział mi o wyspie, na której mieszkał. W 1915 roku w Halloween burza zabiła połowę mieszkańców. A co dokładnie ich zabiło? Oficjalnie? Burza. Ale według staruszka coś ze sobą przyniosła. Coś złego. Powiedz jej dlaczego. W przeddzień Halloween, przed burzą, mieszkańcy spalili 6 dziewczyn za uprawianie czarów. Przed śmiercią przyzywały burzę. Każdą z nich trafiła błyskawica. Uwolniła ich duszę, żeby mogły powrócić i mścić się na swoich oprawcach, dopóki nie wstało słońce, kończąc Halloween. Teraz najlepsze. Wiedźmy przysięgły, że będą powracać co 100 lat, w rocznicę swojej śmierci, by zabić każdego, kto zostanie na wyspie. Ludzie powtarzali tę legendę od lat, ale nikt w nią nie wierzył. Ja wierzę. Jak zabijemy to coś? Nijak. Musimy po prostu przeżyć. Rzeź nie ustanie do końca Halloween. Dlatego zostaniemy tu do świtu. A potem to coś wróci, skąd przylazło. Tak jak ostatnio. Zapomnij. Idziemy znaleźć siostrę. Myślisz, że tylko ty kogoś straciłaś? Chcesz nas zatrzymać, to nas zabij. Nie żartuję. Zostaw ją. Zostaniemy tu do rana. Nikt stąd nie wyjdzie do świtu. To coś nie zabija wszystkich. Nie od razu. Dokądś ich zabiera. Czemu tak myślisz? Widziałem ślady krwi, ale żadnych ciał. I prowadziły w tym samym kierunku. To ma sens tylko, jeśli stwór wlecze ofiary do jednego miejsca. Po co? Może już nie żyją. Mówię tylko, że jest szansa. Czemu jednych zabiera, a innych nie? Może ktoś ocalał. Jill nie żyje. To gdzie jej ciało? Czemu zniknęło? Kim jest Jill? Jego pytaj. Gdybym otworzył drzwi, bylibyśmy martwi. Uratowałem ci życie. W ogóle nie powinno nas tu być. Chodź z nami. Poszukamy ich razem. Umiesz czytać ślady. To była nasza pierwsza wyprawa.
Wybrałem wyspę, bo tu nie wolno polować. Jelenie się nie płoszą. Łatwy cel. Chciałem zaimponować dziewczynie. Nikt stąd nie wyjdzie. Kto tak mówi? Nie masz jaj. Sprawdź mnie. Opanujcie się. Puść ich. Może to coś pójdzie za nimi. Widzicie coś? Jeszcze nie. Nic tam nie ma. Jaja sobie robisz? Jeśli umrę, zostanie nagranie. Uciszę ją, zanim przez nią zginiemy. Czekaj. Jest na parkingu. Czemu stoi na widoku? Musimy po nią iść. Coś tu nie gra. Nie możemy pozwolić jej zginąć. Tam. Widzicie? Zrobiło z niej przynętę. Co teraz? Nic. Odbiło ci? Wypadł mi, przepraszam. Musimy uciekać. Może nas nie usłyszało. Schowamy się w chłodni. Musimy znaleźć Emę. Możecie tu stać i gadać, ale gdy zamknę drzwi, już ich nie otworzę. To coś zostawia ludzi przy życiu. Sam widziałeś. Może Jill żyje. Jesteś jej coś winny. Martwi, nikomu nie pomożemy. Kto idzie ze mną? Co ty wyprawiasz? Nie chcę, żeby ktoś zginął, bo siedziałam bezczynnie. Alex, nie bądź głupi. Jesteś tchórzem. Wolę to, niż być martwym bohaterem. Miło było was poznać. Powodzenia. Słyszycie? Poszło sobie. Jest cicho, ale to nic nie znaczy. Zostały mi 3 naboje. Nie zajdziemy z tym daleko. W pobliżu jest posterunek szeryfa. Możemy się przemknąć tylną alejką. A jeśli tam się zaczaiło, potrzebujemy broni. Idźcie. Odwrócę jego uwagę. Wezmę to. Co chcesz zrobić?
Idźcie w lewo. Trzeba było pójść z nimi. Nie zatrzymywałem cię. A jeśli ktoś ocalał? Już raz ryzykowaliśmy. I co z tego mamy? Od teraz chronię tylko siebie. Czekamy, co wykombinuje twoja siostra. Co ona zrobiła? Teraz albo nigdy. Osłaniam was. Jest po drugiej stronie budynku. Sprawdź tamten pokój. Czy ktoś mnie słyszy? Słyszy mnie ktoś? Proszę, to nagły wypadek. Nic mi nie jest. Myślicie, że nas słyszało? Nie wiem. Chodź.
To wszystko. Wystarczy, żeby powstrzymać tego stwora? Za pierwszym razem go spowolniło. To już coś. Ona wróci. Chodźmy. Nie chcemy szukać ich po ciemku. Pokażesz nam, jak się ładuje? Są gotowe do strzału. Musisz tylko zwolnić bezpiecznik pod kciukiem. Po prostu naciśnij. Ślady krwi prowadziły w tę samą stronę. Czyli dokąd? Te widziałem dzisiaj rano. A te? Mijaliśmy idąc tutaj. Prowadzą tam. Co tam jest? Tylko las. I elektrownia. Zamknięta od lat. O. Tu. Co u diabła? Odblokuje drzwi. Alex? Siadaj. Gdzie Alex i Nicole? Jedź. Wyjedź z miasta. Wiem, gdzie jest Emma. Co się stało? To ich zabiło tak jak innych. Gdzie byłaś? Wydawało mi się, że słyszę Emmę. Poszłam jej poszukać. I znalazłam to. Były tam ślady krwi, jak te, o których mówił Alex. Ona żyje. Skręć w lewo. Dokąd? Alex i Nicole sądzili, że to sam potwór zaciąga ciała. Jesteś pewna? Jest tam stara elektrownia. Ślady krwi prowadzą do niej. Lepsze to niż nic. Tędy.
Nie zatrzymujmy się. Tam. Sarah. Jest ślad. Tam zabiera ciała. Chodź. Sarah? Sarah, is that you? Sarah, to ty? Tu je spalili. Te dziewczyny. Tak jak mówił Seth. Tu kończy się ślad. Świeża krew. Boże, są tutaj. Proszę, to wróci. Żywi się nami. Emma? Odezwij się. Gdzie jesteś? Ucisz ją, to ją usłyszy. Emma!
Marley! Help me! She has to be here somewhere. Pomóż mi, musi gdzieś tu być. Tutaj, mam ją. Bądźcie cicho. Zabierzemy cię stąd. Pomocy! Wstawaj. Zabierz je stąd. W bezpieczne miejsce. Nie dostaniesz jej, ty popaprańcu. Pomóż mi. Musimy uciekać. Just a little further. Jeszcze kawałek. Emma, you're gonna have to help, okay? Musisz mi pomóc. Look, that must be part of the power plant. To pewnie część elektrowni. Come on, almost. Jeszcze trochę. Hang in there, Emma. Emma, stay with me. Trzymaj się. To ja. Musimy uciekać. Myślałam, że ty. Ja też. Już dobrze. To ja. Nie mamy na to czasu. Jeszcze trochę. Udało się. Thank you.
Boję się. My też. Poczekamy tu do rana, aż to wszystko się skończy. Znajdźmy jakąś kryjówkę. Trzymamy się razem. Zdejmij to ze mnie. Uciekaj. Nie zostawię cię. Ciągnij. Musi być jakieś bezpieczne miejsce. Stąd nas nie wyciągnie. Nie mamy czasu. Biegnijcie. Tu się schowamy. Wydostaniemy się stąd. Nie, widziałam to we śnie. Wszyscy wokół mnie giną. Nie umrzemy. Nie zostawię cię. Kocham was. Co? Cześć, popaprańcu. Chodź i weź mnie. Tu jestem. Chodź i weź mnie. Popaprańcu. Chodź tu.
Biegnij i nie odwracaj się. Ukryj się i nie wychodź, dopóki nie wzejdzie słońce. Hej, dupku! Chodź tutaj. Dalej! Weź mnie, sukinsynu. Jeśli mam zginąć, zabiorę cię ze sobą. Marley? Nie, proszę, nie zostawiaj mnie samej. Żyjesz. Miałaś się ukryć do rana. Ukryłam się. Już prawie rano. Musisz sprowadzić pomoc. Nie zostawię cię. Sprowadź pomoc. Jeśli tego nie zrobisz, ja chyba... Nie mów tego. Pójdę. Będzie dobrze. Obiecaj mi. Obiecuję. Wybacz mi, Emo. Słońce już wstało. Pora na śmierć. Co ty robisz?
Co robisz? Wracamy do domu.